bezpieczeństwa w internecie, takich ludzi jak blogerzy, jak działacze praw człowieka, jak ludzie, którzy działają na rzecz organizacji w krajach, które są nie przestrzegają praw człowieka. A z drugiej strony, prawda, mamy ten problem pedofilii. Mamy? No właśnie, to ja panu zapytam. Mamy czy nie? No bo czytam na gazeta.pl, gdzie znaleźć dziecko, co zrobić, żeby zgwałcony chłopczyk nie powiedział z rodzicem, czy sperma szkodzi dzieciom. Takie między innymi dyskusje toczą się w ogólnoświatowej sieci Tor, wypełnionej po brzegi dziecięcą pornografią. Sieci, które zapewnia swoim użytkownikom całkowitą anonimowość i bezkarność. Policja jest bezsilna. No i gdzie można znowu No właśnie, wymieniają się takimi informacjami pedofila. To jest informacja z gazety, na nią się powołam, z gazety.pl. Bo to co by tam było? Dokładnie to zdanie mam tutaj zdecydowane. Kto powiedział? A żebym to ja wiedział. Kto powiedział to zdanie takie, bo tutaj ja mam z gazeta.pl. Gdzie znaleźć dziecko, co zrobić, żeby zgwałcony chłopczyk nie powiedział nic rodzicom? Kto to powiedział u nas? No właśnie, kto to powiedział? I skąd ma takie doświadczenie? To pisali w artykule. To Tomek Nowak jest tylko reporterem, autorem materiałów w tym. No właśnie, też mi się wydaje, że tego nikt u nas na antenie nie powiedział. Znaczy nie powiedział w sensie gość czy jakiś rozmówca. Nie, to jest materiał reporterski. To jest materiał reporterski. Znaczy, byłem to z RMF-u, to samo dokładnie, ta sama treść. Mhm. RMF dzisiaj raniutko to podobno. Nastąpiła jakaś wrzuta ewidentnie do mediów, tylko skąd ona poszła. Skąd reporterzy na przykład na czy to był projekt ustawy nowelizującej ustawę o policji? Jasne, wszystko jasne. Te spryciule z PO, tak? Żeby ja nie wiem, proszę mnie nie pytać o politykę. Wiesz co, wy właśnie tropimy, że tak powiem, źródło tego przecieku do mediów. Spryciarze robiący z PO, robiący tą ustawę, wrzucili to do mediów, podsunęli to, żeby wiesz, żeby wystraszyć ludzi, żeby media rzuciły się na pedofilię w internecie, że oni działają w szlachetnice. Skorzystaj z oferty kredytów 0% w kredytu. Piątkowe komentarze Radia Tok FM, 25 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Kamil Dąbrowa. Zaczynamy mini debatę w komentarzach. Temat, który na antenie Radia Tok FM pojawia się od samego rana. Temat toru, blokowania internetu i ustawy, która ma nowelizować prawo związane z dostępem do internetu. W studiu nasi goście i eksperci, pan Krzysztof Młynarski, specjalista do spraw bezpieczeństwa internetowego. Dzień dobry, witam serdecznie. I Piotr Waglowski, prawnik, ekspert w dziedzinie prawa w internecie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego panu zdaniem ta dyskusja została dzisiaj sprowadzona do problemu pedofilii w internecie? Zacznijmy od Toru. Tor to taka wirtualna sieć tuneli, która pozwala użytkownikom na zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa w internecie. Więc proszę powiedzieć, kto wykorzystuje głównie Tor, dlaczego, jak powstał Tor i dlaczego ten Tor stał się takim przedmiotem dużej dyskusji wywołanej, no właśnie, dzisiaj moim zdaniem pewną wrzutką do mediów, bo media się tym bardzo skwapliwie zajęły, a dzisiaj spróbujemy rozwiać w trakcie tej dyskusji pewne mity z tym związane. To znaczy, to jest tak, ja może zacznę od jako specjalista od bezpieczeństwa od strony Toru. No toż Tor jest serwisem takim, który umożliwia, że tak powiem, no w pewnym sensie oczywiście anonimowy dostęp do różnych informacji w internecie. Powstał no między innymi po to, żeby użytkownicy internetu, szczególnie z tych rejonów świata, gdzie no jakby z wolnością słowa chociażby, czy dostępem do informacji nie jest najlepiej, jak wiemy, Chiny chociażby, prawda, są takim flagowym przykładem od lat, gdzie no cenzuruje się dostęp do pewnej informacji. No i oczywiście, jeśli chodzi o Tor... I co robi chiński bloger? Wyjaśnijmy to na jakimś konkretnym przykładzie. Co robi chiński bloger, żeby pewne informacje przekazać i ominąć chińską cenzurę? Znaczy, używając Toru, może umieszczać między innymi informacje poza obszarem Chin, prawda, gdzieś tam i informować pod jakimś na przykład pseudonimem występując. I powiedzmy sobie, że organa ścigania chińskie chociażby mają utrudniony troszeczkę sposób dotarcia do tego, nie bardzo mogą go znaleźć. No, bo Tor myli tropy, tak? Myli tropy, ponieważ no, nie ma adresu IP po drugiej stronie tej osoby, która się łączy z danym serwisem na przykład. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że Tor, podobnie jak i cały internet, jest używany przez no, właściwie całe spektrum użytkowników. Mówmy się, że internet odzwierciedla społeczeństwo tak naprawdę, bo przeżywają go ludzie. W związku z czym w internecie są zarówno to gro ludzi, to są po prostu zwykli użytkownicy,
użytkownicy, prawda? No, jak również, no oczywiście są jakieś tam grupki przestępcze czy inne, ale oczywiście jak wszędzie na świecie jest to margines przede wszystkim. To trzeba podkreślić, że to nie jest jakiś mainstream, tylko to jest po prostu margines. Tak samo w przypadku toru. No, tor jest używany również między innymi przez organa ścigania właśnie, żeby było weselej, do chociażby odwiedzania podejrzanych serwisów bez pozostawiania śladów, nie wiem, adresów IP rządowych czy tam jakichś organizacji, prawda? Jest używany przez no, wszelakich ludzi, którym właśnie zależy na udostępnianiu jakichś informacji z terenów, że tak powiem, no, zamkniętych w jakiś sposób, jak również jest używany przez internautów do zupełnie innych celów, nawet przez korporacje chociażby, czy firmy, chociażby do ochrony przed konkurencją i wyśledzeniem jakichś informacji przez konkurencję. Także to jest serwis no, bardzo, powiedzmy sobie otwarcie, przydatny i co więcej, używany od dłuższego czasu z powodzeniem przez bardzo, bardzo różne środowiska. Czy dziennikarze, blogerzy, ale również służby specjalne używają toru. Także nie jest to tak, że jest to, jak podano w mediach, jakaś tam sieć pedofilska czy coś, co to w ogóle jest jakiś absurd i to stwierdzenie jest zupełnie no, idiotyczne. To spróbujmy ten mit obalić, panie Piotrze. Co zrobić, żeby zgwałcony chłopczyk nie powiedział nic rodzicom? Czy sperma szkodzi dzieciom? Takie między innymi nie dyskusje. Nie znam odpowiedzi na te pytania. Ja cytuję tutaj fragment Lidu z gazety.pl. Takie między innymi dyskusje toczą się w ogólnoświatowej sieci Tor wypełnionej po brzegi dziecięcą pornografią, sieci, która zapewnia swoim użytkownikom całkowitą anonimowość i bezkarność. No, jakby pan skomentował to? Ja na forum Tora przeczytałem, że jestem złodziejem i no, nie wiem, czy też pedofilem, ale to jeżeli nawet nie przeczytałem tego wcześniej, to dzisiaj być może przeczytam. No, naprawdę starałem się to napisać w taki sposób, żeby wszyscy uwierzyli, że jestem złodziejem. Mogę nawet dzisiaj napisać, że jestem pedofilem. Słuchacze ocenią, czy rzeczywiście... Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli nie wiadomo, kto pisze, To równie dobrze może to być osoba, która chciałaby wywrzeć jakiś skutek. Ja, chociaż szczerze powiedziawszy, raczej na stałe nie używam Tora. No, generalnie staram się funkcjonować pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem, zostawiam swoje imię i nazwisko w komentarzach pod tekstami, ponieważ no, ja biorę odpowiedzialność staram się brać odpowiedzialność za to, co mówię w publicznej debacie. Natomiast oczywiście... To skąd dzisiaj taka wrzutka medialna? Skorzystałem nieraz z Tora, żeby chociażby poznać to medium. Ale mogę sobie wyobrazić, że równie dobrze ktoś za pomocą Tora i oglądając sobie tamto forum, ja nie korzystam z tamtego forum, bo tam nie ma nic, co by mnie zainteresowało. Nie wiem. Kto? Nie wiem. Nie wiem kto. Natomiast mogę powiedzieć z perspektywy swoich jakby badań, obserwacji, ponieważ ja się interesuję prawnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego. No i w ostatnim miesiącu po pierwsze pojawiła się, w ostatnim miesiącu czy dwóch miesiącach pojawiła się teza, że trzeba by było znowelizować ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w taki sposób, aby gromadzić informacje na temat tego, kto korzysta z tych internetowych serwisów. To oczywiście nie jest nowa sprawa, ponieważ musimy dokonać transpozycji dyrektywy stosownej, ale tam była duża dyskusja. Ta dyskusja polskiego społeczeństwa jakoś dziwnie nie interesowała. Nie dyrektywy wiem, Komisji Europejskiej, czyli Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie retencji danych telekomunikacyjnych. Być może to jest też, to jest trochę przytyk do dziennikarzy. No dziennikarze czasami boją się tych technikaliów i wolą może interesować swoich słuchaczy czy widzów grypą, bo ona jest bardziej taka medialna. Natomiast to jest tylko jeden z przykładów, tak? To jest ta dyrektywa, ale inny przykład, bardzo ważny, no to jest pomysł nowelizacji ustawy o policji, pozwalający na przykład na zdalne kontrolowanie dysków twardych. Znamy już tekst propozycji Komendy Głównej Policji. Znamy też, jak się okazało, w zeszły piątek dowiedzieliśmy się, jakie są propozycje w zakresie no, blokowania hazardu, nawoływania propagowania faszystowskiego jakiegoś ustroju, czy totalitarnego ustroju. No i też poznaliśmy projekty dotyczące blokowania, internetu, tak? No bo oczywiście chodzi o strony i usługi. Nie wiemy, co to są usługi, nikt nic nie wie. Tempo przyjęcia tej ustawy, która wczoraj została w Sejmie przyjęta, no po prostu mnie przeraża. Uważam, że wszelkie standardy demokratycznego państwa prawnego w tym procesie legislacyjnym zostały pogwałcone. Nawet w tym sensie, że Urząd Komunikacji Elektronicznej w piątek się dowiedział, czyli wtedy, kiedy opublikowano w Brytanii informację publiczną,
urząd, który ma prowadzić informacje, kogo blokować, a kogo nie. Tak? Prowadzić ma ten rejestr, dowiedział się właśnie w piątek i właśnie też teraz analizuje, co mu chcą projektodawcy wrzucić. Przede wszystkim jest totalnie nieprzygotowany, jak sądzę. Nie ma rozwiązań również... Pan by był? Tak, no nie, no nikt nie byłby przygotowany. Nikt nie był przygotowany. Dokładnie. Więc ja uważam, że tu problemem... No nie są pedofile, tylko pochylam się z jakąś taką troską, ale coraz większą frustracją nad system, znaczy procesem stanowienia prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Też wczoraj zorientowałem się, bo nie śledzę tego na bieżąco, nie jestem zainteresowany polityką, że mamy prezydenta Unii Europejskiej i jakąś szefową dyplomacji. Państwa, czy w ogóle administracja, znaczy nasze życie polityczne oderwało się w moim odczuciu od już naszego zasięgu wpływania na rzeczywistość publiczną. A jak powinno wyglądać w Polsce bezpieczeństwo w internecie? No, w Polsce trudno mówić o polskim bezpieczeństwie w internecie, w momencie, w którym żyjemy w globalnej sieci. Dokładnie. Co powinno zostać zrobione? Chciałem do tego nawiązać. Otóż przede wszystkim myśmy tutaj jeszcze nie powiedzieli ani słowa właściwie o tym, że to, co się dzieje, to nie jest tylko jakiś nasz ewenement, czy jak zwykle jakiś bałagan w Polsce, bo do tegośmy się przyzwyczaili, ale tak naprawdę to jest proces, który równocześnie odbywa się w innych krajach i to w tych krajach tutaj obok, w Unii Europejskiej, częściowo w Stanach. Czy to jest część światowego bałaganu? Znaczy nie tyle bałaganu, co jakiegoś światowego działania. Znaczy powiedzmy sobie otwarcie, no załóżmy, że jak chociażby sprawa właśnie w tej chwili cenzury internetu. Jeszcze raz nawiążę do tego, prawda, no, jakiś czas temu rozmawiałem właśnie z mediami, z wieloma dziennikarzami, którzy bardzo byli zbulwersowani tym, jak strasznie są gwałcone prawa człowieka właśnie w Chinach przez ten właśnie no, odcinanie informacji w internecie, prawda? Wtedy myśmy patrzyli na to jako na temat bardzo egzotyczny. To było gdzieś tam daleko w jakichś Chinach. No owszem, byliśmy oburzeni, ale to było wszystko dziwne dla nas. Natomiast teraz to się dzieje tutaj u nas, to się dzieje tutaj w Europie, to się dzieje tutaj w Stanach, nie gdzieś tam, prawda, po drugiej stronie zupełnie świata. I zaczyna to dotyczyć krajów, które no, uważane były przynajmniej do tej pory za tak zwane wolne, demokratyczne i tak dalej, prawda? W tej chwili w tych krajach są naciski, no dokładnie, no, że tak powiem, wskazujące wręcz na, nie wiem, nie chcę użyć tego słowa, ale próbę jakiejś grupy, no nie wiem, wprowadzenia systemu totalitarnego czy coś w tym stylu. No weźmy pod uwagę fakt, że wszędzie niby ochroniąc społeczeństwo właśnie przed pedofilami, którzy są takim flagowym hasłem, piractwem, bo tutaj też nie mówiliśmy jeszcze o piractwie, to jest taki drugi, prawda, no symbol wręcz, ikona w tej chwili tego niebezpieczeństwa, takim przestępstwa w internecie. Dochodzi do tego, że tworzy się jakieś czarne listy, do które właściwie nie wiadomo, kto ma wpływ. Tworzy się jakieś rejestry, tworzy się jakieś właśnie, no w ogóle instalacje techniczne do ochrony. Bardzo wielu internautów podkreślam w tej chwili na różnych blogach, że owszem, stworzy się infrastruktura, a potem się będzie rozszerzało te listy. Czyli prawdę mówiąc, na przykład blog, nie wiem, no tutaj obecnego Piotra, może się w pewnym momencie okazać politycznie niepoprawny. Bardzo i ktoś stwierdzi, o to zabiegam. Że trzeba go zablokować. Czyli prawdę mówiąc, w pewnym momencie my jako społeczeństwo, jako wyborcy, stracimy zupełnie kontrolę nad tym, co się dzieje. Wydaje mi się, no, ale wtedy będzie pan mógł na przykład wytoczyć proces państwu polskiemu w Strasburgu. Ale... Generalnie no. Prawo do anonimowej komunikacji, jeżeli istnieje, jest bardzo niewygodnym narzędziem w ogóle życia społecznego. Podobnie jak wybory powszechne, wydaje mi się, że no w świetle tego, co się dzieje, potrafię sobie wyobrazić, że ktoś mógłby postulować, żeby w ogóle z nich zrezygnować, no bo właściwie po co? Ludzie i tak nie wiedzą, co ci ludzie, którzy nas reprezentują, tak naprawdę mają do powiedzenia i jakie mają plany. Jeżeli to byśmy zrezygnowali również z wyborów powszechnych, no to wymiar sprawiedliwości również jest niepotrzebny, prawda? Bo po co właściwie? Tak? Czyli wszystkim mógłby decydować jakiś centralny urząd. Ale nie musielibyśmy znać jego nazwiska ani imienia osoby, która tam pracuje, prawda? Mogłoby to być takie, taka niewidzialna ręka, prawda? Sprawiedliwości karząca. Dostawalibyśmy tylko SMS-a i maila z pewnym wyrokiem. Jesteś osadzony. Czuł się osadzony. Czuł się osadzony w domu i oczywiście jeszcze dodatkowo przecież teraz się wszystko prywatyzuje i prywatyzują się również przecież więzienia. No i cóż. No właśnie, wróćmy do tego, o czym powiedział pan Krzysztof, o prawie odcinania od sieci osób, internautów łamiących prawo, chcą takie prawo wprowadzać Francja i Wielka Brytania. Jest pytanie, czy dołączą do nich pozostałe kraje Unii. W tej chwili Parlament Europejski ma właśnie debatować nad tym, czy będzie można odcinać od sieci internautów łamiących prawo. I uwaga, decydować o tym mogą nie tylko sądy, lecz także zwykli urzędnicy. Co panowie na to?
Jeżeli chodzi o ustawę, tak zwaną ustawę Hadopi we Francji, tam Rada Konstytucyjna rozstrzygnęła w pierwszej wersji tej ustawy o tym, że była niezgodna z konstytucją, ponieważ urzędnicy, którzy mieli być w tym urzędzie Hadopi, no, nie są sędziami. No ale prezydent Sarkozy był uprzejmy z jego administracją przeforsować nowelizację po tym, jak część tych przepisów uznano za niezgodne z konstytucją i z deklaracją praw człowieka i obywatela z XVIII wieku. I cóż, no teraz temu urzędowi po prostu nadano kompetencje sądowe. No to znaczy róża nazwana innym imieniem pachnie, okazuje się, zupełnie inaczej. W Wielkiej Brytanii pojawił się postulat, by jednemu z tamtejszych polityków nadać specjalne przywileje pozwalające mu przeforsować w szybkim trybie, okazuje się, że w Polsce już to znamy, w szybkim trybie ustawy pozwalające odcinać internautów od sieci, a ja mówię tak. No dobrze, właśnie, przepraszam, wejdę panu w słowo, okay. Jeżeli we Francji się nie udało zrobić tego... Nie, no, udało się, ale jest to blokowane, to jest jeszcze Parlament Europejski, który takie prawo może narzucić i dedykować innym krajom, prawda? Można to przeprowadzić w Parlamencie Europejskim, jak się okazuje, może się to okazać... No nie do końca, bo te przepisy... Muszą być przyjęte oczywiście w poszczególnych parlamentach. Ale też Unia Europejska nie jest omnipotentna we wszystkich dziedzinach. I tutaj raczej będzie powiedziane tak, że to należy do państw członkowskich, tutaj tak uważam. Natomiast ja chciałbym poddać taką myśl słuchaczom, że jeżeli wszędzie się teraz wprowadza elektroniczną administrację, znaczy dostęp obywateli do urzędów poprzez internet. Znaczy, mówi się o tym, to jest też projekt rządowy, prawda? Jeżeli prowadziłby pan firmę i musiałby pan składki na przykład jakoś relacjonować. I zapomniałbym na przykład wpłacić tej składki, to mogliby mi odciąć internet. Z ZUS-em musi pan się w pewnych warunkach komunikować, tylko może się pan komunikować i musi pan się komunikować wyłącznie przez internet. Jeżeli okaże się, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby odcinać internautów od sieci, to tak naprawdę tworzymy grono wykluczonych z życia publicznego. A to jest też jedno z praw człowieka, czyli równy dostęp do administracji publicznej. Oczywiście to jest tylko jeden z aspektów tej sprawy, no bo nie zapominajmy, że no mówimy w sumie o sferze jakichś wolności i praw obywatelskich i praw człowieka. O kolejnych aspektach porozmawiamy już po informacji. W studiu Piotr Waglowski i Krzysztof Młynarski. Do rozmowy wrócimy po informacjach. To jest przerażające, to czym panowie mówią. Znaczy to faktycznie mi też otwiera jakoś głowę. To jest niesamowite. Czy idzie pan na warsztaty Internet Society? Proszę mi powiedzieć kiedy. A skrzyknie pan jeszcze dziennikarzy, żebyśmy mogli o tym porozmawiać na przykład. Nie żeby wam wkładać do głowy, jak powinniście komentować. Wkładać, dobrze, no właśnie o to chodzi, no bo wy wiecie, wy się tym interesujecie, pan siedzi w sprawie również. Znaczy tak, ale również technicznie, tak. No bo to, czy odcinać pedofilii, czy nie, to nie jest moja tu rola, żeby mówić, tak? Znaczy to jest rola policji po prostu, prawda? Tutaj ktoś napisał, nasz słuchacz, właśnie ktoś poirytowany napisał do nas takiego maila, czy moglibyście państwo przestać epatować pedofilią w internecie. Od rana wałkujecie państwo Tora. Narzędzie to jak wiele innych, bardzo zdrowy głos rozsądku. Poczynając od przysłowiowego już noża kuchennego można wykorzystać do różnych celów, a wy straszycie, mówicie, że to wynalazek amerykańskiej marynarki wojennej, straszne, prawda? A później, że używają tego przede wszystkim pedofile, w coś miałem wątpić. To jest najzwyklejsza propaganda, tania i tandetna. Co gorsza, wygląda na zamówioną przez rząd. To pan napisał. Ja? Panie Piotrze. Ja nic takiego nie mówiłem. Nie, to pan powiedział, że to zamówiłem. No to tak. Proszę mi nie wkładać za przeproszeniem w usta. Którzy skoro mówimy o pedofilii. Przy okazji walki z hazardem chce nadzorować internet na sposób. Ja rozumiem, że czytałem wszystko, co Piotr wczoraj pisał, przynajmniej na ten temat, i nic tam nie sieci, było. Która wypełniona jest pod brzegiem dziecięcą pornografią, toż wystarczy zamienić dziecięcą pornografię na imperialistyczną zgliznę, jakbyśmy się cofnęli 60 lat wstecz. Słusznie. Co do samego Tora jest to wynalazek przynajmniej kilkunastoletni, podejmując ten temat. No, ale bardzo pana przepraszam. Tak, że to dziś dowodzą państwo ignorancji. Cofnęli 60 lat wstecz, to jest naruszenie zasad języka polskiego, a mamy posła Gosiewskiego, który zapytał ministra kultury, co zrobić, żeby zwalczyć anonimowość w trosce o język polski.
Także proszę nie mówić cofnąć. Tak, tak, ja cytuję słuchacza. Proszę nie mówić cofnąć. Zresztą to w ogóle Kaspersky też niedawno wymyślił, przecież wygłosił słynną... Ponieważ odetną pana od internetu. Tak. Jak to było, że wszyscy w internecie powinni mieć identyfikator jednoznacznie określający ich, że tak powiem, osobę. I co więcej, że, ponieważ te głosy się pojawiają z różnych miejsc, ja sądzę, że to nie jest tak, że to jest, no kto sobie jeden wymyślił to. A tak naprawdę to ja to widzę na przykład po dyskusji z znajomymi właśnie, którzy też zajmują bezpieczeństwem, mniej więcej jako dwa etapy. Pierwszy etap będzie mniej więcej taki jak w tej chwili, czyli wprowadzenie tych jakichś list, jakichś tam, prawda, innych blokad, odcinanie internetu, po czym się oświadczy, że to się okazało nieskuteczne, że niestety ci przestępcy dalej jednak działają, że omijają to tak dalej, w związku z czym no, każdy musi mieć to swoje ID, nie wiem, jakiś tam implant czy coś w tym stylu, który będzie jednoznacznie na kim, wszędzie, że tak powiem, identyfikował, bo jak wiadomo... Proszę uważać, co mówicie, bo też wszystko nagrywa i no, będzie się... Także no, krótko mówiąc, ale no, generalnie że to tak to wygląda, prawda? Więc tutaj to się mówi, że to jest te dwa etapy i co więcej to wszystko w tym kierunku prowadzi, jak będziemy różne testy nad technologiami się prowadzić. Jestem w studio z osobami, które wierzą w teorię spiskową. Tak, to ja polecam taki demotywator. W ten sposób moderuje dyskusję na potrzeby. Tak, oczywiście. Ja od razu powiem, że ja polecam, jeśli chodzi o teorie spiskowe, taki fajny w internecie teraz obrazek chodzi. Siedzą, leżą sobie trzy krowy na łące, bodajże trzy. Jedna mówi, że... Pozwoliliśmy zainteresowanie redakcji. Tak. Wiesz, ja mam takie wrażenie, że oni to nas tutaj trzymają i karmią tylko po to, żebyśmy dawały mleko, a potem to nas po prostu zarżną z wiedzą. No to druga mówi, słuchaj, przestań opowiadać te teorie spiskowe, całe stado się z ciebie śmieje. Ja bym to podkreślił hasło stado w tym miejscu. No właściwie to tyle, jeżeli chodzi o teorie spiskowe. Posłuchajcie panowie puenty tej wypowiedzi słuchacza. Praca policji powinna się opierać na starych, sprawdzonych metodach jak źródła osobowe, inwigilacja środowisk przestępczych, a nie próbować tworzyć jak panoptykom. Czyli, no tak. Przesłanie w piwnicy. Ale nie, no, po prostu, no ale policja ma swoje metody, ma swoich, prawda, ale również przecież policja może działać, tak jak tutaj pan powiedział, przy pomocy Tora, tak? Wchodzi tam i ma również możliwość wychwytywania pedofilii. Pan jest bardzo przywiązany do tajemnicy dziennikarskiej, czy... Tak, znaczy myślę, że jest to ważny element, prowokuje mnie. No oczywiście, że... No jestem bo jest to element jakby naszej gry. No ale gry, jeżeli mówimy o debaty publicznej, identyfikacji tak. osób, które publicznie się wypowiadają, no to również tych, którzy są informatorami dziennikarzy, tak? No ja jestem temu przeciwny. Pan jest przeciwny temu? Znaczy przeciwny jestem. Aha. Przeciwny jestem, znaczy ja jestem jakby po stronie... A ten, kto napisał o tych pedofilach? Nasz reporter no został wkręcony, wpuszczony. Myśli no, to, pan? No myślę, trzeba że go zapytać. Trzeba go zapytać, Tomka Nowato. Uważa panie Tomku, uważa pan, że został pan wkręcony? Oni rano dostają takie przykrycie, ale proszę zauważyć, że tutaj nie obciążałbym kolegi, tak, jest nawet tutaj podpisany, bo tutaj są wszyscy wiemy, kto tworzył ten materiał. Tylko teraz powstaje się pytanie, czy on ten materiał stworzył, czy on już dostał, że tak powiem, ten materiał, bo sądząc po tym, że w RMF-ie to samo zdanie było użyte, co do słowa, to raczej... Nie wiem, czy się dobrze nagrało. Tak. Wracamy. Dostał wrzutkę przez Polską Agencję Prasową. Polska Agencja Prasowa dostaje informacje rządowe i powstaje krótka informacja, która jest potem przetwarzana przez rozmaite nośniki. Przez dyski twarde jest wytwarzane też. A propos nośniki. Ale ten świat jest skomplikowany. To są komentarze Radia Tok FM. Piątkowe komentarze Radia Tok FM, kwadrans do godziny 15. Kontynuujemy naszą mini debatę na temat bezpieczeństwa w internecie, a także zmian ustawy, która ma pozwolić na kontrolowanie stron niebezpiecznych i działań haniebnych w internecie. W studiu pan Krzysztof Młynarski, specjalista do spraw bezpieczeństwa internetowego i Piotr Wagrowski, prawnik, ekspert w dziedzinie prawa w internecie. Co szykują nam rządzący w związku ze zmianą projektu ustawy, która została tak szybko wprowadzona w życie, jak pan powiedział, łamiąc wszelkie dobre procedury stanowienia prawa w Polsce. Co nam szykują tak z grubsza? Można powiedzieć z grubsza, bo ostatnio się pojawiło tyle projektów w tym zakresie, że nie zdążyłem wszystkich przeczytać, nie mówiąc o analizie, a już nie mówiąc zupełnie, żeby podyskutować z kimś na ten temat. Co nam szykują? No, szykuje się jakiś, jeżeli chodzi tylko o ten aspekt hazardowy, To jest ta druga ustawa, ona jeszcze nie jest, jak rozumiem, przez Sejm przyjęta, chociaż nie wiem, nie sprawdziłem przed wejściem do studia, czy może już Sejm przyjął. Hazardową? Hazardową tak. Przyjął wczoraj, ale tam będą dwie ustawy. Jedna ta hazardowa, a druga taka hazardowa techniczna, którą trzeba notyfikować jeszcze komisji. No ale dobrze, w każdym razie ma powstać rejestr stron niedozwolonych, stron i usług niedozwolonych, ma według projektu piątkowego z zeszłego tygodnia
ma być prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, ma być jawny. Ja uważam, że bardzo dobrze, że miałby być jawny, chociaż nie uważam, że w ogóle dobrze, że ma powstać, co jest paradoksem. Ale to nie jest jedyna przecież ustawa. Jak mówiłem wcześniej, przed przerwą jest przygotowana nowelizacja ustawy o policji. Pojawiają się jakieś interpelacje posła Jerzego Gosiewskiego, który pyta ministra kultury, co zrobić, żeby tą anonimowość w sieci zlikwidować. Ja mogę panu posłowi odpowiedzieć, co zrobić w takim razie, to jest też dobre pytanie, co zrobić, żeby zrezygnować z tajemnicy dziennikarskiej, tajemnicy adwokackiej, tajemnicy lekarskiej. Co zrobimy, bo lekarze na przykład, czy dziennikarze komunikują się przez sieć. Uważam, że to skandal, że nie wiemy tak naprawdę, z kim oni się komunikują, kto jest źródłem informacji. Oczywiście to prowokacja. Mhm. No niestety, tutaj tak to wygląda, że sytuacja się zagęszcza, generalnie mówiąc, i nawet z punktu widzenia bezpieczeństwa. Po pierwsze, będąc specjalistą w tej branży, po prostu nie uważam, że w ogóle to jest potrzebne do czegokolwiek. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o przestępstwa, jeżeli chodzi o różne próby, w tym ataków sieciowych i tak dalej, jakoś do tej pory przez te ładnych kilkadziesiąt lat, kiedy istnieje internet w ogóle, radzimy sobie. Nie jest jakoś tak, że sytuacja jest poza kontrolą, że wymaga jakichś specjalnych posunięć, że no nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. Że tam chyba nie zaobserwowaliśmy jakiegoś gigantycznego wzrostu przestępczości w internecie. Gigantycznego, mówię o przestępczości. Skoro pan o tym mówi i rozmawiamy o policji, to ja chciałbym, korzystając z uprzejmości tutaj redakcji, zapytać, czy policjanci złapali tych ludzi, którzy w maju, przynajmniej w maju, żeśmy poinformowali jako Internet Society tutaj policjantów, skompromitowali stronę Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie się pojawiły elementy infekujące wszystkie komputery na wszystkich stronach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Czyli ktoś zhakował tę stronę, mówiąc wprost? Nie wiem, to nie mam takich narzędzi, jak ma policja, która ogłasza na swoich stronach kolejne sukcesy w walce z hakerami. Rozumiem, że ktoś złożył doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Policja się dowiedziała przecież o tym. To dotyczy ich strony. Ta strona siała takim oprogramowaniem, które infekowało na wszystkich stronach, dokładnie na wszystkich, łącznie z PDF-ami, infekowało komputery, służąc między innymi do tego, żeby pozycjonować później inne strony, ale również po to, żeby przejmować kontrolę, robić botnety. Więc jeżeli mogę zapytać, to chciałbym prosić o jakąś odpowiedź, może gdzieś przez PAP, albo przez jakąś inną agencję, może ktoś się zgłosi do Talk FM, żeby powiedzieli, czy złapali tego człowieka, który skompromitował stronę internetową Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dziękuję za uwagę. O, to jest pytanie. Dlaczego resort finansów, panu zdaniem, do jednego worka tej ustawy wrzucił firmy hazardowe, strony pedofilskie, witryny propagujące faszyzm, inne systemy totalitarne, a także witryny używane przez oszustów finansowych. Postanowił za jednym sprawem rozprawić się, że nie ma z całą patologią piractwa. Właśnie, z no całą właśnie, patologią w internecie. Piractwa. No, brakuje piractwa. No, ustawa idzie szybko, tak? No to jest szansa, że nikt jej nie przeczyta. Przecież walczymy z hazardem w tej chwili, również tym internetowym. To znaczy, że dopuszczamy, żeby można było w internecie ten hazard uprawiać, bo rozumiem, że zauważyliście państwo, że się to pojawiło, dopuszczenie. To mnie najbardziej rozbawiło właśnie w tym. Właśnie, więc walczymy z hazardem w ten sposób, że go dopuszczamy i przy okazji możemy przecież jeszcze wprowadzić blokadę, co ułatwi na pewno dyskurs publiczny nam wszystkim. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że resort finansów właśnie zajmuje się rzeczami, które tak naprawdę zupełnie do niego nie należą, bo jeszcze o ile hazard można jakoś tu podciągnąć, no są takie sprawy podatkowe, powiedzmy teoretycznie, o tyle no takie sprawy jak właśnie pedofile, czy prawda jakieś tam... To ustawa dla ministra sprawiedliwości. Dokładnie, ale to nie ma nic wspólnego z finansami, więc krótko mówiąc, tutaj ewidentnie widać, że raczej jest tak, jak tutaj Piotr mówi, że po prostu ktoś wrzuca na siłę te rzeczy, że ktoś mówi, przy okazji tej ustawy się to przeciągnie już to będzie, prawda, z górki, nie trzeba będzie robić innych rzeczy, rozmawiać z innymi ludźmi, jeszcze raz tego przepychać. No to wygląda bardzo brutalnie po prostu. No dobrze, to ja zapytam tak, czy istnieje taka możliwość według panu, że demokratyczny rząd w demokratycznym kraju próbuje w ten sposób ograniczać naszą demokrację, a częścią tej demokracji jest anonimowość komunikowania się. No to jest pytanie postawione przeze mnie, teza dosyć mocna, ale wydaje się, że warto się do niej odnieść w kontekście tej ustawy i poprosić prezydenta o zawetowanie jej.
Znaczy ja poprosiłem pana prezydenta, zresztą ja pana prezydenta ostatnio poprosiłem o parę rzeczy, między innymi pan prezydent był uprzejmy stać się, jak rozumiem, sponsorem wydawnictwa muzycznego i opublikował na prezydent.pl MP3, więc liczę na to, że moje pytania dotyczące tego, czy jak pobieram z internetu MP3, to czy jestem piratem. Prezydenta. Tak, zwłaszcza, że niektóre z tych utworów, które tam Czerwone Maki na przykład są chronione prawem autorskim jeszcze do 2070 roku. Ale niektóre nie, prawda? A nie, ale to są przecież też fonogramy i one niedawno zostały zarejestrowane, więc jest jakiś producent, jakieś są prawa. Pytanie, czy działam w ramach dozwolonego użytku, to jest zupełnie inny temat. A może prezydent zapłaci za to wszystko, za to, nie, co ale to jest inne pytanie. No, oczywiście, tak. Mamy dzisiaj informację taką, że jeżeli pobieram z internetu pliki MP3, to niektórzy chcą mi wmówić, że jestem, i chronione prawem autorskim, no to jestem piratem. No więc ja teraz zapytałem prezydenta, czy jeżeli pobieram MP3 z internetu, które są chronione prawem autorskim, i tylko że akurat źródłem jest prezydent.pl, to czy nadal jestem piratem? Tak? Więc oczywiście można prosić prezydenta o jakąś debatę na temat społeczeństwa informacyjnego. Można prosić, żeby przyglądał się również tym dyskusjom, które się dzieją w internecie. A pan zapytał, czy to jest tak, że rząd próbuje jakieś wrzutki. No, ja nie wiem, bo ja do końca nie wiem, kto jest autorem projektu w tym zakresie artykułu 179a. I kto jest autorem przekazania tych informacji przez agencje prasowe do mediów, prawda? Bo zauważyliśmy, że tego rodzaju podobne informacje znalazły się nie tylko na antenie Radia Tok FM. Ktoś musiał napisać ten projekt, prawda? Kto napisał ten projekt? Jakieś imię, jakieś nazwisko, jakąś funkcję? Chciałbym dowiedzieć się. Może to jest grupa ludzi, to wtedy też warto byłoby z nimi porozmawiać. Nie, jeżeli jest grupa, to znaczy, że nikt nie jest odpowiedzialny za to. Ale ktoś dokonał ostatecznej redakcji, ktoś jest za to odpowiedzialny. Chciałbym się dowiedzieć, kto. Tak? Chyba mam prawo wiedzieć jako obywatel. Podobnie jak było w pracy nad sławetną ustawą, która doprowadziła do powołania komisji Rywinowskiej. Tam wtedy ujawniano, prawda, osoby pracujące i osoby zmieniające tę ustawę, więc może warto byłoby również w tym wypadku się zastanowić. A pan, panie Krzysztofie, zgodziłby się z tą tezą, że demokratyczne rządy w demokratycznym kraju próbują ograniczać swobody obywatelskie przez tę ustawę? Ja powiem tak, ja bym po pierwsze wszystkim powiedział, że jeżeli chodzi o to ograniczenie, takśmy tu już wcześniej ustalili jeszcze na koniec przed przerwą, w zasadzie tu chodzi o rządy bardziej niż o rząd, prawda, bo jest to sprawa no szersza, to nie jest tylko temat Polski, co chciałbym jeszcze raz podkreślić. Po drugie, nie wiem dlaczego, być może, nie wiem, to już słuchacze ocenią, prawda, tutaj moje podejście, ale zasadniczo mam jakieś takie dziwne wrażenie, że jest to tryb robienia tego, tej całej akcji, jest dosyć podobny, wbrew pozorom, do tej sprawy ze szczepionką ostatnio, prawda, chociażby, gdzie pani minister między innymi w Sejmie ładnie mówiła na ten temat. Mianowicie kwestia taka, że z jednej strony to ewidentnie niezbyt dobrze przygotowana akcja, z drugiej strony, prawda, cała sprawa, że z jednej strony fachowcy, specjaliści mówią, że jest okej, że nic złego się nie dzieje, że tak naprawdę nie ma powodu do paniki i że wszystko działa, natomiast z drugiej strony mamy jakąś taką grupę osób, które, między innymi właśnie w mediach, które, prawda, cały czas, że tak powiem, z jakąś szybą przed oczami powtarzają te regułki, że tak, oto mamy epidemię, oto jest strasznie niebezpiecznie, co prawda zmarło na całą grypę mniej ludzi niż umiera co roku na sezonową, że w zasadzie tego, ale już mamy epidemię, mamy jakieś tam potworne, prawda, sprawy i jeszcze rząd, który nie chce kupić szczepionek. Teraz tam zrazu, że to... Jeden wtręt. No, tak. Jeżeli by mówić, że wszystko jest w porządku, to co się w mediach nie sprzeda, tak? Bardzo przepraszam, oczywiście, ale to nie jest aczkolwiek jest N innych fajnych tematów, które media mogą propagować, a ten temat mamy propagowany od 7 miesięcy i wałkowany non-stop. Już właściwie jest tak nudny. Wczoraj na przykład spotkałem reakcję zwykłego, że tak powiem, odbiorcy mediów, który powiedział, słuchaj, ja już wyłączam radio i telewizję, bo tego po prostu nie mogę słuchać, bo za przeproszeniem robi mi się niedobrze. To ja spróbuję to zrekapitulować. Czyli uważa pan, że mamy takie epidemie niebezpieczeństwa internetowego, którą wywołał rząd i teraz próbuje nam wyleczyć nas epidemią, troszkę, ja sobie to trochę przeszedłem, wyleczyć szczepionką w postaci tej ustawy. Bardzo szanuję rząd, ale nie przypuszczam, żeby cały rząd w swojej całej korporacyjności miał wiedzę techniczną, która pozwoliłaby mu W pewnym skrócie, analizować proponowane przez niego projekty rządowe. Tak? Zresztą z tego, co się orientuje, to przedstawiciele administracji państwowej, chociażby ci, z którymi akurat miałem okazję porozmawiać, też nic tak, no podobnie jak tutaj Piotr Szefio mówił, po prostu nie wiedzą nic o tej sprawie, albo bardzo mało wiedzą, nie dotarły do nich żadne materiały, czyli tak naprawdę wynika z tego, że jest bardzo nieduża grupa osób, które wiedzą w ogóle, o co w tym chodzi, kto właśnie przygotował ten projekt, kto walczy tutaj o to, bo tak naprawdę rzuca się tylko hasłem. Moim zdaniem na przykład ten pedofil właśnie jest takim typowym hasłem, który ma spowodować, wytrychem, który ma spowodować, że pewna grupa społeczeństwa się przestraszy i powie tak, to pomyśl o dzieciach. Tak, no dokładnie, tutaj pomyśl o grypie, tutaj pomyśl o dzieciach, tu pomyśl o innych zagrożeniach,
zagrożenia, które ci grożą. Biednych twórcy. No właśnie, mówię, straszy się nas, rzecz a się potem straszy, pokazuje się szczepionka. Ale ja wcale nie jestem przekonany, że za tym stoi na przykład nasz rząd, tak jak tutaj pan redaktor sugeruje. Mi się wydaje, że niekoniecznie. To był jakiś... rząd powie, kto stoi za tym, dokładnie, kto poprosił, ale... kto lobbował. Ja sądzę, że to są raczej środowiska, które lobują pewne rzeczy, niż bezpośrednio na przykład rząd. O to pyta pan Piotr między innymi, kto napisał projekt tej ustawy, kto podpisał to i kto to zredagował i na podstawie jakich materiałów. Chciałbym stanowczo tutaj podkreślić, że nie chciałbym być przesłuchiwany później gdziekolwiek za okoliczność tego, że zadałem takie pytanie. No krótko mówiąc, tutaj mnie niepokoi właśnie bardziej ta sytuacja, że jest to raczej wskazuje na to, że to, no, akurat jeżeli chodzi o medycynę, to są takie głosy, że na przykład stoją za tym koncerny, prawda, farmaceutyczne czy jakieś tam inne, które są, jak wiadomo, wszystkie jak jeden mąż, nie chcą brać odpowiedzialności za siebie, za to, co sprzedają. Co jest w ogóle dla mnie ale kuriozum. Chcą sprzedać. Ale jest to kuriozum, prawda, bo jak wiemy, tutaj nie było takiej sytuacji, że można sprzedawać leki oficjalnie, na dużą skalę i mówić, że po prostu my nie odpowiadamy za to, co sprzedajemy, bo przecież no, wszędzie, w każdym kraju są mechanizmy, które właśnie przed tym mają bronić, mechanizmy prawne i różne procedury, prawda, i tak dalej. Nie tylko w przypadku leków, jeżeli ktoś sprzedaje zwykłą małą zabawkę dla dzieci, to przepraszam, odpowiada żywność za nawet, jeżeli sprzedajemy, prawda? Musimy mieć odpowiednie zezwolenia, mamy odpowiednie kontrole i tak dalej, no, a nie szczepionkę. No ludzie, jak to się mówi, do czegośmy tu doszli. I teraz podobna sytuacja jest w internecie, prawda? No pojawią się jakieś środowiska, które twierdzą, wbrew, że tak powiem, rzeczywistości, że no, grożą nam coś straszni pedofile, których są tłumy i w ogóle no, samo nazwanie Tora siecią pedofilską jest jakimś no, zupełnie pomyleniem pojęć, bo przecież nie jest to żadna sieć tak naprawdę. No Tor to po prostu, jakbyśmy mówili, system, że tak kanałów internetowych, którym się można łączyć na przykład z dowolnymi witrynami czy innymi serwerami w internecie, ale sama w sobie nie jest siecią niosącą jakąś informację na przykład, więc to po prostu jest no, jakiś absurd. I teraz ja wiem, że tutaj się wykorzystuje jak gdyby medialnie pewną rzecz, że no umówmy się, większa część społeczeństwa ani nie jest prawnikami, prawda, ani nie jest informatykami, ci ludzie po prostu korzystają z internetu, z porad właśnie prawników, z porad no, lekarzy, nie mają tak naprawdę sami źródeł wiedzy. Łatwo jest tak, że ludzi wystraszy. Bardzo łatwo się manipuluje, bo właśnie to do tego dążę, prawda, że powiemy na przykład ludziom, słuchajcie, jest epidemia, no i widzimy, co się dzieje, wykupywanie jakichś maseczek, jakaś histeria i tak dalej, chociaż tak naprawdę nic się nie dzieje. To samo tutaj. Powiemy, że jest w internecie pedofil, że twoje dziecko jest potencjalnie bardzo zagrożone, więc no iluś rodziców to wyśmieje, ale jakaś duża część powie, no dobrze, może mają rację, no, no wszędzie to... Spokojnie. Ale wtedy musimy zadać temu rodzicowi... Nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Musimy zadać temu rodzicowi pytanie, czy dlaczego on dopuszcza do tego, żeby jego dziecko samodzielnie korzystało, takie małe dziecko samodzielnie korzystało z internetu. No, dlaczego firewall, prawda, rozmaicie? Nie, no chociaż dlaczego, programu dlaczego nie siedzi razem z nim, tak? Dlaczego to dziecko robi sobie, że tak powiem, działa w samopas czy komputer? Drodzy Państwo, ja też mam dwójkę dzieci, tak się składa, też w takim wieku, kiedy już te dzieci korzystają z internetu, oczywiście no, w jakimś tam kontrolowanym właśnie zakresie. Ja pomijam fakt, że może mają troszeczkę, jak to się mówi językiem młodzieżowym, żargonowym, nie fart, ponieważ tata się zajmuje bezpieczeństwem i przypadkowo sieć, no, nasza domowa chociażby jest monitorowana i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak z drugiej strony, po pierwsze... Przegląda Pan historię stron odwiedzanych? No, czy nie? Jeżeli akurat dzieci działają w sieci, to tak jak tutaj Piotr sugerował, ja po prostu staram się kontrolować, co się dzieje w tym momencie, jak również, no, że tak powiem, z kim się komunikują i tak dalej, no bo jednak póki nie są pełnoletnimi osobami, to przede wszystkim no, rodzice proszę, odpowiadają za nich, prawda, no, w wielu, że tak powiem, zakresach, a po drugie jednak no, my siłą rzeczy jako opiekunowie tych dzieci, nawet prawni czysto, nie już mówiąc o biologicznym, prawda, rodzicielstwie, no musimy po prostu jednak no, wiedzieć, co nasze dzieci robią. Ja wiem, że często się rodzice tłumaczą, że nie mają czasu, że, prawda, no nie oszukujmy się też, no, powiedzmy coś niemiłego. Bardzo często jest tak, że komputer jest używany jako takie urządzenie do pozbycia się dzieci. Prawda? Jeżeli rodzice są zajęci, naprawdę mają kupę różnych zajęć, to jak się mówi, prawda, mamusie mówią, że no ja tam sadzam synka przy komputerze, mam z nim spokój. No ale tak samo, prawda, no, potem powstaną jakieś gangi osiedlowe, bo jak wiemy, jak jeszcze nawet nie było komputerów, to się chłopcy zbierali pod blokiem, pili piwo i wpadli na pomysł, dobrze, to teraz brakuje nam na piwo, to pobijemy staruszkę, zabierzemy jej portfel, prawda? Więc jak gdyby to jest ten sam temat. No nie można się nie zajmować swoimi dziećmi, no niestety. Nie poruszyliśmy kwestii odpowiedzialności operatorów, którzy są przerażeni, ale operatorzy jeszcze... mówią o tym, że... No... analizują sytuację. No ale są przerażeni, bo ta ustawa bardzo szybko obliguje ich do rejestrowania. Nie przypuszczam, żeby byli przerażeni, ale analizują sytuację. Analizują sytuację. Natomiast faktem jest, że mówi się, że nie będzie żadnych kosztów po stronie operatorów, a to jest nieprawda. Koszty przy takim filtrowaniu byłyby, tak, byłyby ogromne. To nie jest prawda, że nie ma żadnych kosztów. Dziękuję Panom za spotkanie i za rozmowę. Krzysztof Młynarski, specjalista do spraw bezpieczeństwa internetowego i Piotr Waglowski, prawnik, ekspert w dziedzinie prawa w internecie, byli Państwo i moimi gośćmi. Zapraszam Państwa na informacje Radia Tok FM. Radio Tok FM. Kto za tym stoi, nie? Kto za tym stoi? Teraz już można. Tak jest, że martw się słyszałem. To na razie jeszcze nie może. Poczekamy.